Witam serdecznie. Dostałem wiadomość od pana Michała, nazwisko do mojej wiadomości, który to do maila dołączył skan pisma. Pisma z 10 lipca 2020 roku, czyli jak rozumiem, prezydent miasta stołecznego Warszawy, który jest nadawcą tegoż właśnie pisma, to nikt inny jak pan Trzaskowski, oczywiście, zapewne w jego imieniu działa jakiś urzędnik, niemniej jednak formalnie jest to list od prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Dotyczy wniosku o przeznaczenie rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z artykułem 61, paragraf 1 e, i paragraf 4 ustawy z 14 czerwca 1960 roku, kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z artykułem 208 i 210 ustawy z 21 listopada 1967 roku, głęboka komuna. O powszechnym obowiązku Obrony Rzeczpospolitej Polskiej zawiadamiam, że 9 lipca 2020 roku zostało wszczęte na wniosek numer i tutaj Pan prosił, żeby to nie było ujawniane. Lipca 2020 roku komendanta Rejonowego Policji w Warszawie postępowania administracyjne w sprawie o przeznaczenie Rzeczy Ruchomych. Ym, w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Przedmiotem świadczeń objęty będzie samochód osobowy wielozadaniowy marki Volkswagen, numer rejestracyjny, będący w posiadaniu pana, i tutaj jest. Inne nazwisko tego pana oraz jego adres zamieszkania. Oczywiście tego nie podajemy. Obowiązek ma być wykonany na rzecz komendy Rejonowej Policji Warszawa. Ulica. Jednocześnie informuje, że zgodnie z artykułem 41 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy w toku postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie e, zaniechania tego obowiązku przypomina się, że doręczenie pisma pod dotychczasowy e, Adres ma skutek prawny. Wezwanie. Na podstawie artykułu 50, paragraf 1 Kodeksu Podostępowania Administracyjnego, go, go prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, czyli jak rozumiem pan Trzaskowski Rafał, wzywa. Wzywa stronę do złożenia wyjaśnień co do możliwości wykonania świadczenia rzeczowego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Można je złożyć osobiście w dniu i tu jest podany adres w urzędzie dzielnicy Bielany, lub na piśmie na adres delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Bielany w terminie trzech dni od hmm, Otrzymania niniejszego wezwania bądź w formie e, dokumentu elektronicznego. E, stanowią, stawiając się na wezwanie, strona jest zobowiązana, e, strona, e, e, strona, jej przedstawiciel lub pełnomocnik zobowiązany jest do przedstawienia, bla, bla, bla. I tu są takie kwestie czysto formalne. Ale jeszcze ciekawsze jest to, co pan Michał napisał mi w wiadomości. Drogi Krzysztofie. W związku, w nawiązaniu do Twoich vlogów o mobilizacji i przygotowaniach do konfliktu, przesyłam Ci pismo, jakie przyszło do mnie od prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Nie będę się rozwodził, szczegóły znajdziesz w załączniku. Dodam tylko, że listonosz poinformował mnie telefonicznie, że czeka na mnie pismo z WKU. Nie ma mnie w kraju i nie jestem w stanie go odebrać z poczty. WKU to jest wojskowa komenda uzupełnień. Ja się pytam, jakim prawem chcą dysponować moim mieniem? Prowadzę firmę i dzięki Bogu już w zeszłym roku postanowiłem, z, postanowiłem zredukować ilość miejsc pracy z 16 do 2 etatów. Niczego od Państwa nie dostałem i nie oczekuję nawet w tej pseudotarczy antykryzysowej, bo mam zaległości w ZUS-ie. Dziś, dzięki redukcji etatów, jestem w stanie dalej prowadzić działalność bez obaw o koszty zatrudnienia, malejące dochody i zatrudnienie, rozdmuchanie przez media, rząd i inflację oczekiwania pracowników. Pozdrawiam Michał, nazwisko wyłącznie do mojej wiadomości. Kochani, co tutaj jest ważne i co tutaj jest ciekawe? Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę, że Pan Michał przesłał mi skan pisma z urzędu. Zapewne dla, z urzędu miasta. To nie jest to pismo, które czeka na niego z WKU, czy z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Prawdopodobnie. Pismo, które wysłał urząd, listonosz wydał jednemu z domowników, a pisma z Wojskowej Komendy Uzupełnień nie chciał wydać, bo tam są inne rygory. Także. To pismo, które przeczytałem, to nie jest to pismo z WKU. Pismo z WKU zapewne jest wezwaniem do osobistego stawiennictwa się w wojskowej komendzie uzupełnień, gdzie panu Michałowi zapewne zostanie nadany tak zwany przydział mobilizacyjno-organizacyjny, a to znaczy, że e, będzie e, on na wypadek konfliktu lub ogłoszenia mobilizacji e, no, wezwany do osobistego bronienia Rzeczpospolitej. Ale co jest tutaj ciekawe i ważne. Taki przydział mobilizacyjny, organizacyjny, samo nadanie takiego, um, na takiego przydziału wiąże się z obowiązkiem odbywania ćwiczeń. Nawet przed osoby, które nigdy w życiu nie miały nic wspólnego z armią, nigdy nie przeszły, nie przeszły zasadniczej służby wojskowej, służby przygotowawczej, ani żadnej innej formy służby cywilnej, są cywilami bez jakiegokolwiek związku z armią. Samo takie nadanie takiego przydziału oznacza, że w razie, gdyby w miejscu, do którego oni zostaną przydzieleni, tacy ludzie, gdzie Gdyby tam były ćwiczenia, to jest obowiązek spełnienia tych świadczeń. Wiem, bo czytałem pouczenia na samym takim przydziale mobilizacyjnym i ten obowiązek wynika z samego faktu dostania takiego. Przydziału. Co jeszcze jest ciekawe, takie przydziały mogą dostawać ludzie nawet z kategorią D. Czyli dochodzi do takiego to absurdu, że nie ma zasadniczej służby wojskowej w Polsce, prawda? Nie idzie się już w kamachy jak za PRL-u i niedługo po PRL-u, ale mm, mogą cię wezwać na ćwiczenia. Te ćwiczenia, e, w zależności od typu, tam są krótkotrwałe, długotrwałe i tak dalej, mogą trwać nawet 90 dni i na Pewne typy tych ćwiczeń mogą Cię wezwać obowiązkowo, oczywiście, nawet jeśli masz kategorię D. Nawet za głębokiego PRL-u kategoria D chroniła przed. Niechcianym pójściem w kamasze. I teraz, żeby nie było wątpliwości, ja nie jestem przeciwko wojsku polskiemu. Bardzo szanuję wojsko polskie i żołnierzy wojska polskiego. Zresztą najlepszym przykładem jest to, że robię sobie filmy z kapitanem wojska polskiego, czym też niejako wpływam na jego rozpoznawalność. Kapitan Lisowski ostatnio w ogóle został tagiem, który w pewnym programie do podpowiadania tagów. Takia fraza kapitan Lisowski ma 46 punktów na 100 możliwych, co też pokazuje, że, że pan kapitan, kapitan, jesteśmy na ty, bardzo dobrze sobie radzi, a ja też staram się, żeby jak najlepiej sobie radził. Szanuję polskich żołnierzy, bardzo szanuję, szanuję polską policję, szanowałbym bardziej, gdyby lepiej sobie radziła z wywalaniem ze swoich szeregów ludzi, którzy bezczeszczą mundur poprzez Popełnianie czynów zabronionych w czasie pełnienia służby lub poza, ale będąc policjantami, ale mam szacunek do Polskiej Policji, bo dzięki Polskiej Policji na polskich ulicach rządzi prawo i porządek, a nie bandyterka, jak to jeszcze było w latach 80. i wczesnych 90. Dobrze to pamiętam z własnego życia. Cieszę się, że jest policja. Ale, ale sytuacja, w której każdy zwykły człowiek może być w każdej chwili zmuszony do porzucenia rodziny i udanie się przymusowo na ćwiczenia jest chore. Zwłaszcza, że jak wiemy z mediów, takie wezwania na ćwiczenia potrafią przyjść w nocy, że musisz stawić się rano. Do tego warto zwrócić uwagę, co do tego ma się z ustawa owa bo zobaczcie, jeżeli jedziecie autobusem yy, bez maseczki, nie, w ogóle jeż to, jeżeli jedziecie autobusem bez maseczki, o, to już panie może być straszna z tego tytułu draka, prawda? No i. Bo tak, do no bo jest COVID, jest, są obostrzenia, są tego typu rzeczy. Są straszne nałożone obostrzenia, bo w sklepie zarazić się możesz, bo w przychodni zarazić się możesz, tak akurat na serio możesz. Bo w zasadzie na placu zabaw tak w zasadzie to wypadałoby, żeby trzymać się bardzo, bardzo z daleka od ciebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa tych obostrzeń, prawda? A tacy ludzie wezwani na ćwiczenia, to przepraszam, tam już koronawirus nie obowiązuje. Znowu mamy e, znowu mamy wyjątki, Tak jak, nie wiem, przedsiębiorcy, którzy protestowali przeciwko rządowi PiS, to dostawali gazem po oczach, bo rzekomo roznosili wirusa. A chwilkę potem już zwolennicy poszczególnych polityków, w tym Andrzeja Dudy, na wiecach wyborczych to już tego wirusa nie roznosili. No, wybory się skończyły. Okazało się, że jednak roznosili i Sanepid szuka już uczestników jednego z wieców, pana Dudy, bo było tam dwóch covidowców. Co ciekawe, pan na Dudy nie szuka, jego kwarantannie poddać nie zamierza. Widać, ten wirus jest na tyle ładny, że szanuje władzę i ludzi władzy nie zaraża. Pan prezydent, widać, ma immunitet wirusologiczny. Sanepid wie, że on na pewno się nie zaraził, prawda? Takie śmiechy, chichy, to naprawdę nie jest śmieszne, kochani moi. Naprawdę um, nie jest to um, nie jest to um, to śmieszne, no wyobraź sobie sytuację, że e, Twoja żona wyjechała na trzy tygodnie e, za granicę, na przykład, e, bo ma wyjazd służbowy, konieczny i jej nie ma. I ty zostałeś sam z dziećmi w domu. I teraz nagle ci przychodzi pisemko, masz pan iść na ćwiczenia. E, ogłoszono ćwiczenia w tej instytucji, do której masz przydział mobilizacyjno-organizacyjny. I co? Nie pójdziesz? Panie, wiesz, jakie za to są konsekwencje karne? A pójdziesz? Zostawisz dzieci sam bez opieki? No to za to też są, zdaje się, konsekwencje i to poważne karne, ale przede wszystkim narazisz swoje dzieci na... No, wolę nie myśleć, na co naraża swoje dzieci, gdybyś je zostawił na przykład na tydzień same w domu. Jak to na przykład są pięcio czy sześciolatki, nie? Więc żaden normalny ojciec wtedy nie pójdzie na te ćwiczenia, będzie się zajmował dziećmi i zrobią z niego przestępcę. To, nie, to jest chore, zwłaszcza że jak sami słyszeliście, te przepisy, na podstawie których działają e, instytucje pod rządami PiSu, są to przepisy z lat 60. Bo tam pierwszy to był kodeks administracyjny, ale ta druga, ta ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej, to jest ustawa z 67 roku. Głęboki PRL, głęboki zamordyzm komunistyczny w Polsce, w czasy gdy prawo narzucało nam sowieci. I to ciągle działa, ciągle obowiązuje, a PiS bardzo ładnie się tym, moi kochani, em, po, e, posługuje i mu się to podoba. Tak mi się wydaje. Dalej, kochani, z tym mieniem. To też nie jest tak, e, taki hopsiub, że A, na wypadek ogłoszenia mobilizacji e, czy tam wojny. Bo mi się wydaje, że na wypadek, gdyby rzeczywiście tutaj, nie wiem, ktoś stał u bram Rzeczpospolitej, Szczerze, nie wiem, kto to miałby być, bo wydaje mi się, że. Dobra, nie wchodźmy w to. Ktoś, ktoś, jakiś wróg tutaj stoi, u bram Rzeczpospolitej, trzeba się bronić. No to mi się wydaje, że nikt z nas nie miałby żadnego problemu, żeby oddać nawet czysto dobrowolnie swój majątek, żeby wspierać wysiłek wojenny. Mam samochód, OK, spoko nie ma problemu. Proszę bardzo wojacy wy nas bronicie. Mam samochód, spoko, proszę bardzo policjo, bo ty będziesz pilnowała porządku w czasie tutaj na tyłach wyłapywała jakiś szabrowników, wyłapywała być może jakiś tych jakiś dywersantów, innych tego typu rzeczy ludzi Dobrze, ja ci oddam nie tylko, nie tylko samochód, dalej kartę paliwową do Orlenu, proszę ciebie bardzo. Tak samo ludzie na pewno chętnie by wsparli wojsko obrony Terytorialnej i wszystkie możliwe, wszystkie możliwe służby, no bo to są. bo oni wtedy by nas bronili, prawda? i na pewno i, i nie byłoby problemu, żeby przekazać przynajmniej część zapasów żywności i tak dalej No powszechny wysiłek w czasie obrony rzeczpospolitej. Ale kochani, to nie, to nie jest tylko tak, że jak to dostajesz na wypadek, to Problem możesz mieć tylko w wypadku. Nie, moi kochani. Tutaj się posłużę posiłkowo, bo to już sprawdzałem. Jak to jest w przypadku, w którym twój samochód e, zostanie przydzielony, przepraszam, tak powiem kolokwialnie twój samochód zostanie przydzielony do jednostki wojskowej. Tutaj mówimy o tym, że to policjanci e, chcą m, sobie taki samochód ewentualnie na wypadek konfliktu przywłaszczyć, ale. Posiłkuje się tym, jak to jest w jednostce wojskowej. Podejrzewam, że w policji jest bardzo, bardzo podobnie. Co się wtedy, kochani moi, dzieje? Ano wtedy się dzieje, że ty już nie możesz tego samochodu tak po prostu sprzedać. Musisz o tym poinformować lokalne WKU, czyli wojskową Komendę Uzupełnień. I nie wiem, czy ona czasem nie może ci powiedzieć, że się nie zgadza. Ale na pewno musisz ich o tym poinformować, więc już masz ograniczoną własność do tego. Ale najgorsze, kochani, najgorsze jest to, że oni w każdej chwili mogą ci wysłać pisemko, że masz im ten samochód podstawić. Tak po prostu, podstawić do jednostki. Podstaw do jednostki i spierdalaj. Przepraszam za wulgaryzm, ale e, oczywiście go tam nie będzie. Ale to jest ten typ traktowania człowieka, tylko wykorzystuje się bardzo ładne i okrągłe słówka. E, I to nie musi być wyłącznie w przypadku ogłoszenia mobilizacji, bo z tego, co wiem, to od dawna w Polsce nie było ogłoszonej mobilizacji, natomiast były przypadki, że ludzie dostawali takie pisemka, że mają podstawić samochód określonego dnia, określonej godzinie do jednostki i tyle. Dlaczego użyłem tego wulgaryzmu, którego, przepraszam, nie powinienem był go używać? A no dlatego, że jednostkę cię obchodzi, czym ty do domu wrócisz. A teraz wyobraź sobie przykładowo, że mm, jesteś sobie człowiekiem z Warszawy, E, zwłaszcza jak masz właśnie pickupa, e, e, suwa, inne tego typu samochody, to zwłaszcza na to musisz uważać, bo możesz taki liścik dostać i jesteś sobie przedsiębiorcą z Warszawy. I powiedzmy, że dostaniesz pismo, że twój samochód został w cudzysłowie przydzielony do jednostki z góry Kalwarii. Nie wiem, czy jeszcze w Polsce jest jednostka w górze Kalwarii, kiedyś była. Góra Kalwaria to jest tak 40-50 km od Warszawy. Dobra, przychodzi ci pisemko, że w czwarte godzinie 8 rano masz przywieźć samochód. Głucho ich obchodzi. Czy ty tego dnia chciałeś być na wakacjach? Czy ty tego dnia masz jakieś spotkanie? Czy ty tego dnia po powinieneś pracować? Nie, masz podstawić samochód. Chyba możesz go też podstawić przez pełnomocnika, czyli dać komuś kluczyki i upoważnienie do przekazania. Niemniej jednak takiej osobie zapewne musisz zapłacić. Nikt ci tego nie zwróci tych pieniędzy, no. Nie chcesz sam ruszyć D, no to już wszystko jest po Twojej stronie. A więc jedziesz. E, dziesz, prawda? E, po drodze, cały czas masz w głowie łajanie żony, że znowu przez ciebie nie pojechaliście na wakacje, albo że, albo płacz dziecka, że tatuś musiał wcześniej wrócić z tych wakacji, albo że później pojedzie, dojedzie, ciekawe czym, bo samochód właśnie straci i tak dalej, i tak dalej, pociągiem sobie dojedzie, i tak dalej, i tak dalej. Jedziesz do tej góry Kalwarii, prawda? No jak, do tej góry, jak z tej góry Kalwarii wrócisz do domu? A co ich to obchodzi, radź sobie, człowieku. Może weźmiesz Ubera, jak cię stać? Może jak cię super stać, weźmiesz sobie taksóweczkę? Może tam jakiś autobus jedzie, może pociąg. To, że stracisz na to cały dzień, co ich to obchodzi? Oczywiście e, wyznaczą Ci też termin, kiedy masz się z, e, od, e, zwrócić, kiedy masz się e, z powrotem e, e, zgłosić po samochód. Jak masz farta, to rano podstawisz furkę, na drugi dzień Ci oddadzą. To, że drugi raz będziesz musiał tym razem czymś się tam dostać, co będzie Cię kosztowało i tak dalej, i tak dalej. Co to ich w ogóle obchodzi? Nic ich to nie obchodzi. Teraz tak, masz farta, masz farta, jeśli oni tylko będą chcieli sprawdzić stan techniczny tego pojazdu. to no bo wtedy podstawią go na warsztat i go sobie tam przejrzą, jak on wygląda, nie? Tylko, że jak będą chcieli go potestować w tym sensie, jak będą chcieli sprawdzić, jak oni na wypadek tego konfliktu mogą sobie w tym samochodzie coś porobić. Wtedy Twój samochodzik y, może być po prostu użytkowany. I jak myślisz? Bo to też różnie może być użytkowany za przeproszeniem. Może być na przykład pick-up do jakiś tam sprawdzony, czy tam na przykład na niego karabin maszynowy działa, a może być na przykład sprawdzone, czy w razie konfliktu pana pułkownika można godnie takim samochodzikiem wozić jakaś tam limuzyna. I jak myślisz? Jak sprawdzając, czy karabin maszynowy da się dobrze na pakę załadować? Jak ci, ci podrapią lakier? To jak myślisz? Powiedzą ci, a bardzo przepraszamy, podrapaliśmy lakier. Tutaj jest góra siana e, za podrapanie tego lakieru. Albo w ogóle to proszę bardzo, proszę sobie pojechać do ASO, czyli autoryt, autoryzowanego serwisu i proszę go sobie zrobić na nasz koszt. I my bardzo, bardzo, bardzo przepraszamy i zapłacimy także za pańskie nerwy i pański koszt? Czy raczej będzie? Panie Teresy, to już były spierdzielaj. I miej, I miej z tyłu głowy, że jak będziemy chcieli, to będzie ci robić takie numery co chwila, więc lepiej zamknij twarz i nie rób problemów, bo możesz nie mieć życia. To są oczywiście dwie skrajności. Która, z, z, która według Was jest bardziej prawdopodobna? Dalej, jak pan pułkownik na przykład, jadąc sobie em, taką limuzyną Waszą. Nie wiem, no, no będzie miał pecha, i nie wiem, wyleje mu się kola, albo kawa, albo nie wiem, tłustym sosem od kanapki zapaprze wam tapicerkę. To jak myślicie? Pan pułkownik się do tego przyzna i wam zapłaci? Albo armia powie: Przepraszamy, no pan pułkownik miał taki wypadek, on też musiał stestować, no bo przecież w razie działań bojowych, no to przecież będzie musiał jeść yy, w tym samochodzie i to w czasie poruszania się, no pan rozumie, dziury i tak dalej? Czy raczej nie? Czyli w zasadzie to wypadałoby zrobić pełen protokół. Wypadałoby ten, ten samochód sfotografować bardzo dokładnie. Z przodu, z tyłu, z boku, z góry, z dołu, w środku, na zewnątrz. Yy, sprawdzić, jak on, w jakim on jest stanie. Dać im do podpisu taki protokół. Nie chce mi się, moi kochani, yy, wierzyć, że. Yy, nie chce mi się wierzyć, że. Yy, że, tak, yy, że to tak ładnie przyjdzie. I żeby nie było wątpliwości. Ja jeszcze raz podkreślam, ja szanuję polską armię. Ja szanuję polskich żołnierzy, ja szanuję polskich policjantów. Nie szanuję polityków, którzy nie zauważyli, że przez te 50 parę lat zmienił się ustrój. I teraz już nie traktuje się obywateli jak bydło. Że ludzie już nie są zasobem w czasie konfliktu z tym potencjalnego konfliktu z tym złym wypaczonym kapitalizmem tylko teraz ludzie mają jakieś prawa ludzie nie są już przedmiotem ludzie są podmiotem i należałoby tych ludzi podmiotowo traktować że człowiek ma jakieś prawa człowiek ma chce żyć w spokoju i tak dalej i przygotowywania do um, przygotowywania na wypadek ewentualnego konfliktu tak Oczywiście, że tak, ale z głową i z poszanowaniem do człowieka. Nie traktować ludzi jak bydło. A to jest traktowanie ludzi jak bydło. Niestety. Nie chcą ludzie zgłaszać się do woja. No to WKU kombinują jak tylko mogą, żeby zapchać stanowiska obronne ludźmi, którzy za cholerę nie mają ochoty tam być. I teraz tak, teraz na pewno się. Em, Odezwie cała masa ludzi, którzy mówią, o zasadnicza służba wojskowa to robiłaś z dzieciaków prawdziwych mężczyzn. Tak, e, doprowadzała też do całej masy samobójstw e, i y, ludziom y, y, fiksowała, y, y, boże, jak to powiedzieć, wypaczała. Psychikę na całe życie, robiła z nich biednych mentalnych kaleków, ludzi skrzywdzonych emocjonalnie i tak dalej. Robiła całą masę różnych rzeczy. Ale przede wszystkim, Armia Poborowa, przepraszam, nie chcę obrazić żadnego żołnierza, ale ma takie zdolności bojowe na współczesnym yy, Polu walki, jak kalkulator, zdolności obliczeniowe w, w, w stosunku do współczesnego komputera. Dzisiaj wojskowy musi być wysokiej klasy specjalistą, zarówno od strony sprzętu, jaki obsługuje, jak i psychicznie przygotowany na konflikt. To już nie są te czasy, gdzie brało się mieszczan, czy tam chłopów. Mówiło im się, postawcie sobie kosę na sztorc i teraz będziecie robić za takich podrabianych pikinierów. To już są, też nie są takie czasy, gdy brało się ludność, mówiło się, to jest karabin, tu jest yy, zła część karabinu, stąd wylatuje pocisk, więc tym mierzymy w stronę wroga, a tu jest ta dobra, za to pociągamy. Nie, kochani, dzisiaj trzeba być specjalistą. Więc jest to głupota, jest to marnowanie ludziom życia, jednocześnie budowanie niepokoju. Bo to też jest ciekawe, dlaczego tak nagle pod rządami yy, pod, yy, yy, PiSu, nagle tak sobie przypomnieli, nagle tak dużo ludzi dostaje te cholerne przydziały mobilizacyjno-organizacyjne. Dlaczego nagle tak dużo ludzi dostaje informację, że, przepraszam za wrażenie, ich mnie nie trafiło do woja. Przepraszam, oni nas szykują na jakiś konflikt? Z kim? Naprawdę pytam się z kim? I chciałbym jakieś dowody, że ten ktoś rzeczywiście nam zagraża, a nie tylko słowo polityków, no bo wiecie, jak to politycy raz mówią, że maseczki to śmieszna rzecz i nie należy ich nosić, i wyśmiewają ludzi, których noszą maseczki, a za chwilę wprowadzają nam nakazy noszenia maseczek. Także polityka może się pozmieniać. Dzisiaj mogą twierdzić, że ktoś, coś na na... Kto, ktoś chce nas napaść, a jutro mogą twierdzić, że to nas, nasz odwieczny przyjaciel i zawsze tym przyjacielem był. Także poprosiłbym jakieś dowody, bo wierzenie politykom na słowo to moim zdaniem przejaw skrajnej głupoty. Pozdrawiam, proszę łapkę w górę, komentarz udostępnienie, też dzięki temu ten materiał doszedł do większej liczby osób, a wydaje mi się, że powinien. Hej!